trzymaj się i pomyśl, jaki przyświecał ci cel. Pomyśl, stań w prawdzie i pomyśl, czy czyjeś słowo swe może zatrzymać cię. Trzymaj się i pomyśl, jaki przyświecał ci cel. Pomyśl, stań w prawdzie i pomyśl, czy czyjeś słowo swe może zatrzymać cię. Mówisz, to ja jestem, lecz wiatr prosto w oczy wieje mi. Mówisz, nie lękaj się, dalej. To ja jestem, lecz czasem zaczynam gubić się. Tak bardzo chcę,
pomagać nam mają święci. Ja z książek poznałem takiego jednego, święty Leopold Mamlić. 1,35 m wzrostu, wada wymowy. Powiedzieli mu, żeby nie odprawiał mszy, bo go nie widać zza ołtarza. I zamknęli, w cudzysłowie, w konfesjonale. Spowiadał 35 godzin dziennie. Taki drugi ojciec Pio go nazywał. Taki chorwacki ojciec Pio. Zachwycił mnie. I zachwycił mnie na tyle, że powstał o nim utwór.
płytko, byle się nie zakorzeniło. Płytko tylko to, co od ciebie. A wszystko inne, czemu nie? Niech zakorzenia się. A wszystko inne, czemu nie? Niech zakorzenia się. Przemawiasz ty, lecz w koło tyle słów. W ciszy przemawiasz ty, lecz w koło tyle gadania. Jak cię usłyszeć, powiedz mi. Jak cię usłyszeć? Jak cię usłyszeć? Powiedz mi. Jak cię usłyszeć? Jak cię usłyszeć? Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale każdy z nas ma skarb. I zaraz się Państwo dowiecie, jaki. Ksiądz Pawłkiewicz o tym powiedział, potem w książkach o tym było napisane. No i ja ten tekst tak jakby wyjąłem raz teraz. Jeszcze.
było o Tomaszu. Na mojej pierwszej płycie jest taki utwór, który nosi tytuł Niewierny Wierny. On przeleżał, to jest taki mój tekst, napisany jak byłem moje początki nauki gry na gitarze. Czyli okolice 7 klasy podstawowej, czyli 14 lat mniej więcej. Przeleżał ten utwór długo, a dziś do takiej Ewangelii pasuje. Thank you.
swych ran. Jak niewierny to mąż, chcę uwierzyć. Jak niewierny to mąż, chcę dotknąć twych ran. Jak niewierny to mąż, chcę uwierzyć. Tylko dnie w dniu, a czas biegnie, czas ucieka.
biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni odwagi. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata. Krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata. Coraz krótsze są lata, krótsze miesiące, tygodnie i dni. A czas biegnie, czas ucieka, coraz krótsze są lata, krótsze miesiące, tygodnie i dni. Brawo! W naszej płycie jest taki utwór, trochę przewrotnie go nazwałem Święta, a teledysk na YouTubie jest, że to dotyczy Świąt Bożego Narodzenia. Przewrotnie, ponieważ utwór mówi o tym, że ile świąt by nie było, przynajmniej no, z przykrością stwierdzam, ja tak mam. Jedne się skończyły, drugie już też, za chwilę będą następne, ale mamy również swoje uroczystości mniejsze. Urodziny, rocznice. Każde święto powinno w nas coś zmieniać. Powinno. Ale ja z przykrością stwierdzam, że jest ciężko i trudno coś w sobie zmienić. I stąd ta przewrotność świąt. Thank you.
dochodząc do tytułowego utworu Droga, no to chcę opowiedzieć jeszcze przed nim o ścieżkach, bo nasze życiowe ścieżki no nie zawsze są takie proste, jak teraz ja widzę drzwi wyjściowe, tylko czasami prowadzą przez różne rewiry, zakręty. No i właśnie. Szymonami z Cyreny nawzajem, to te ścieżki może bardziej proste by były. Nie mówię, że zupełnie proste, ale bardziej proste. Może krzyż byłby lżejszy. Nie zupełnie lekki, lżejszy. To po pierwsze, ale po drugie, za każdym razem, jak wykonuję ten tytułowy utwór, myślę o tych, którym wydaje się, że koniec. Nie mają siły dać kroków w przód. Z różnych powodów. Myślę o tych, którzy nagle dowiedzieli się o chorobie. Myślę o tych, którzy dowiedzieli się o chorobie bliskich. Myślę o tych, którym odeszła najbliższa osoba nagle i niespodziewanie. Myślę o zdradzonych. Myślę o nałogowcach. I na tyle, ile umiem, myślę, że mogę powiedzieć na tyle, ile umiemy, to tym utworem po prostu błogosławimy.
krok za krokiem, za krokiem krok po kamieniu. Zakręty te boje, droga krzyżowa moja, każdy swoją ma drogę, każdy na swój krzyż. Ty pomóż mi go wziąć, pomóż. Zabierz zniechęcenie, bym nie chciał z drogi zejść. Pomóż mi donieść ten krzyż i wytrwać przy tobie do końca. Pomóż mi donieść ten krzyż i zostać z tobą do końca. Krok za krokiem. Krok za krokiem. Krok za krokiem. Za krokiem. Na kolanach upadku ból, korona cierniowa moja, droga krzyżowa, każdy swoją ma drogę, każdy ma swój krzyż. Pomóż mi go wziąć, pozwól iść z tobą, dodaj siły wiary, bym nie chciał z drogi zejść. Pomóż mi go nieść ten krzyż i wytrwać przy tobie do końca. Pozwól mi go nieść ten krzyż i zostać z tobą do końca. Krok za krokiem. Krok za krokiem. Krok za krokiem. I różne sytuacje. Ja w lato zeszłego roku, w sierpniu, będąc na szlaku w Bieszczadach, spotkałem pewnego człowieka. Po rozmowie okazało się, że to ksiądz, czy też nawet nie po rozmowie, tylko dnia następnego poszliśmy z rodziną na mszę do kościoła w Cisnej i okazało się, że ten człowiek, z którym rozmawialiśmy, jest przy ołtarzu, mówi kazanie, jest księdzem. Po rozmowie już później dalszej okazało się, że właśnie, dowiedział się o czymś dla siebie trudnym i ciężkim do przyjęcia. Glejak. Operacja. We wrześniu miał operację. 15 godzin trwała. Po niej cała lewa strona sparaliżowana. Utrudniony ruch, mowa. Jadąc odwiedzić księdza, bo dowiedziałem się, że jest całkiem niedaleko, w ośrodku rehabilitacyjnym, pooperacyjnym, Pan Bóg natknął mnie
nocy przed wizytą u niego napisałem, bo wiem i wiedziałem, że ten ksiądz różne myśli ma. I powstał utwór. Ja pojechałem z gitarą do szpitala. Zagrałem go. Poryczał się. No to Państwo usłyszycie to. To jest taki, taka moja róża, nasza róża dla Państwa. Prezent nie ma na żadnej płycie. Utwór świeży z września. Sobą, gdy nie układa.
Dla mnie cichy bohater, bo nie wypowiedział ani słowa w Piśmie Świętym, a zdziałał tyle, że no ja chciałbym tak jak on. Zwiedzam budowy, również robię pomiary różne. To nie reklama. Mówię o tym dlatego, że zrobiłem taki pomiar i nie spodobał się deweloperowi. Na tyle się nie spodobał, że zaczął mi grozić. Głuche telefony i nie tylko. No, bardzo dużo słów padło wtedy. Ja roztrzęsiony. Wróciłem do auta, no i napisałem utwór. Jak zaufasz serca mu,
myśl, co inny myśli. Mów Jezu, ufam Tobie. Nie myśl, co inny miał na myśli. Mów Jezu, ufam Tobie. Już jest dobrze, nie boję się. Mówię, jest ufam Tobie. Chciałbym, by zawsze było tak. Chcę mówić, jest ufam Tobie. Szanowni Państwo, Katarzyna Wierzbicka. Aldutka Kalimba. Roman Ziobro, kontra bas, gitara basowa, Janina. Marcin Waszowski, śpiew, gitara, harmonika i słowo przewodne. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy księdzu proboszczowi za zaproszenie. Dziękujemy Wam, że zechcieliście poświęcić ten czas piękny, słoneczny, ale mam nadzieję, że coś zostało w Państwa głowach, wyjdziecie ze śpiewem na ustach. taka nadzieja. A chciałem jeszcze na koniec zagrać jeden utwór, który... Tak, przepraszam. Słowo przewodnie. Bardzo dziękuję, a ja chciałem tylko powiedzieć, że ja widzę progres w przyjęciu. Jest więcej osób niż poprzednio. Z optymizmem jest dobrze. No, mam nadzieję, że zaśpiewamy sobie na zakończenie. Utwór nosi tytuł Wspominki, jest z najnowszej płyty. Refren jest prosty, a szczególnie jest taki jeden krótki. Literka. Tak, żeby zobaczyć.
się Państwo, nie jest trudne.